Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam w programie Z kamerą wśród ludzi. Dzisiejszy program nagrywamy we wtorek, dlatego jak to we wtorek? Uwaga, Gliwiczan skupia się na targowisku, które widać za moimi plecami. O tym, że targowiska cieszą się popularnością, chyba nie trzeba przekonywać, obraz mówi sam za siebie. Natomiast dzisiaj spróbujemy się dowiedzieć, co na takim targowisku można kupić, dlaczego ludzie tutaj lubią przychodzić i kupować. Zapraszam. Ja mam najlepszy środek lokomocji, jaki może iść, to rower. No, niech pani mówi tu. Proszę, zapraszamy serdecznie do telewizji Imperium. No, że jak jadę na głównej ulicy, to bardzo ludzie mnie, ci kierowcy, nie patrzą, że to jedzie jeszcze jedna też uczestniczka tej drogi. Tak, tak, tak. A oni tak i tak wymijają mnie i to najgorzej mnie, kiedy do tego rowu wciepną. I to potrzebuje pompka, bo jak mi brakuje powietrza. Proszę pani, jeżeli pani rozmawia z Imperium, to ma pani promocję pompkę za 3 zł, proszę pani. Nie, ale to bardzo dobrze. Za 3 zł. Może być? Tak, może być. Za 3 zł za pan. O, i będę mieć. Pani porozmawia, dzięki tym panu. Zniżki na telewizji Imperium. Niech pani powie telewizji, czy pani jest zadowolona w ogóle z własnej emerytury? Ja na jedzenie starczy. Starczy. Ja i... Jak Narodowy Fundusz Zdrowia? Jest pani zadowolona? No, to, bo nie choruję to ani nie mam o, nic styczności. O, to Bogu dziękować, Bogu dziękować. Pytaj mnie, ja. Co to znaczy? Nie, jeszcze nie muszę w tych kolejkach czekać. A rodowita jest pani Ślązaczka czy Polka? Nie, jestem rodowita Ślązaczka. O, chwała na wysokości Bogu. No. O, proszę. Musi teraz mi pan wydać. Aha, wydać pani. Już pani wydam. 7 zł dla pani. Ja tam nigdy się nie narzekam, bo to najgorzej narzekać. Trzeba się cieszyć tym, co jest i ludzie tak jest. Dobrze, mają bomby, im lecą na głowę i co. Tak jest. A my tu mamy pokój. A na temat uchodźców, co pani powie na temat uchodźców? Mają ludzie przyjechać do Polski czy nie? No, myślę, że mają. No, o, nie. Dobrze pani tak, żeby dziękuję. Też nasi mieli, a uchodźcy też mieli schronienie. Pewnie. Ja myślałem, że pan mnie jeszcze zapyta, na kogo głosowałem, tak? A, to jest jeszcze osobna rzecz, już tam też rozmawialiśmy na ten temat. Ludzie dużo chętniej rozmawiają na temat swoich preferencji wyborczych niż na temat swoich towarów. Proszę pana. Zauważyłem. Taki towar, co ja mam, to zresztą ja widać, co to jest za towar. To są tyle rzeczy takich, co w sklepie tego nie ma. A potrzebne są, bo się coś popsuje, albo co nie. No. Także jestem bardzo zadowolona, że tu jest w ogóle taki targ. My go domy na handel jedziemy. A często pani tutaj zagląda? Proszę? Często pani ja wtorek i piątek. Tak jak to jest? Jestem zawsze. To jest moja rozrywka i moje hobby. A od jak dawna, że tak powiem, pani tutaj zagląda? O, od 20 lat. Na pewno, bo przedtem było gdzie indziej, ale teraz jest tutaj. Nie, tu jest dość długo. Tu już długo, ale jeszcze też mieliśmy tam, gdzie teraz to wszystko rozwalili. Tam my też byliśmy. Jak byście mogli państwo powiedzieć, rozwija się tutaj, zmienia się coś przez ten czas? No, jakoś więcej jest wszystkiego, rzeczywiście. Bo są i nowe rzeczy, i stare rzeczy, i myślę, że dużo ludzi, co rzeczywiście tu sobie coś dorobi, aby. Nie? No przyjdzie, no i zawsze coś tam sprzeda, nie? Jakiś zawsze amator się znajdzie na jakieś tam rzeczy. No. Hobby i na pompka do roweru. I to się liczy. No. Ma pan tutaj bardzo różne rzeczy, nawet ciężko to zakwalifikować w jakąś jedną kategorię. Skąd pan bierze te produkty? To są rzeczy, które przestają być użyteczne w domu, w związku z tym szkoda tego wyrzucać, więc się po prostu to wynosi, żeby może ktoś sobie wybrał. To jest tego dla siebie. Oprócz tego jakieś obrazki, prawda, też takie dosyć stare. No w każdym razie jest to mądry pomysł, taki flomark, jak to Niemcy mówią, fritark. Żeby ludzie mogli sobie coś użytecznego wybrać, to zresztą widać. No właśnie, jak to są stare rzeczy, z jakąś historią? No, niektóre rzeczy mają nawet powiedzmy po 50, po 70 lat, szczególnie jakieś obrazy, prawda, i jakieś takie heble, których jeszcze w ogóle nie używano, ale jeszcze może się komuś przydać. Co pan ma tu takiego może najciekawszego, jakbyśmy tak mogli do tego podejść? No, przede wszystkim te obrazki, bo to są rzeczy banalne w zasadzie, jakieś porcelanowe, jakieś szklane filiżanki, prawda, jakieś tam, a reszta to mówię, no,
po prostu to, co się komuś może przydać. Obrazki są anonimowe, czy jakieś bardziej znanych? Nie, widzi pan, że to, ja to sam kiedyś kupowałem. Akwarele, olejne obrazy sprzed wojny. W każdym razie nie są to jakieś takie banalne rzeczy. Wstydzić się tego nie trzeba, jak się... W mieszkaniu już miejsca na nie nie ma? Za ciasno? Czy się nie znudziły panu? Za ciasno, jak przez 40 lat kupowałem różne rzeczy, antyki, obrazy, bo były pieniądze, no to teraz po prostu trochę po kątach tego stoi, bo nie ma gdzie wieszać. Jak zainteresowanie kupujących? Powiem panu, że ja bardziej przyjeżdżam tutaj na ten targ staroci. No i zainteresowanie tam jest, bo tam przychodzą ludzie o konkretnych jakichś zamiarach i o konkretnych potrzebach. A tutaj to jest czysty przypadek. Akurat może komuś coś wpadnie w oko albo nie. Bardzo dawno już tu nie byłem. A jak cenowo, że tak powiem, wyglądają te produkty? Wszystko są takie ceny, że w zasadzie można powiedzieć symboliczne. Jak taka akwarelka kosztuje 50 zł, a kiedyś się za nią zapłaciło w relacji pensja i cena o wiele więcej. Sama idea wywodzi się z Niemiec, bo te targi i jarmarki miały historię gdzieś od XVI-XVII wieku. U nas to kiedyś funkcjonowało tylko jako taki puchli targ, jeszcze jak na Świerczewskiego tam była ta szkoła, za szkołą taki, był taki plac. No to tam nieraz ludzie takie rzeczy przychodzili, przynosili, że dech zapierało. Można było kupić za nieduże pieniądze jakąś piękną lampę starą naftową albo jakieś przedmioty z cyny czy powiedzmy z miedzi. Nie mogę nie zapytać o książkę Naturalny rytm płodności, bo mnie bardzo zaciekawiła. No, może się akurat komuś coś przyda, skoro preferują różne dziwne rzeczy, a to można sobie poczytać, prawda? Skąd ona się u pana wzięła? Po ojcu miał dosyć bogatą bibliotekę i też od czasu do czasu jeszcze różnych książek nie rozpakowałem, nawet wynoszę, bo z książki to szkoda oddawać na przemiał gdzieś tam, bo zawsze ludzie z tego coś ciekawego znajdą. Zresztą ja tam czytałem i czytam i uważam, że to jest bardzo godne poparcia, żeby ludzie czytali jak najbardziej. Choinki na wszystkich świętych, nie? Na jakichś, rozumiem, stroików takich? Tak, stroików. Jak, że tak powiem, zainteresowanie? No słabo, bo kwiaty wyparły, choiny. Po prostu kwiaty wyparły. No bo ludzie po prostu teraz mają dużo szklarni i robią kwiaty. I dawniej było, 20 roków temu to tylko była choina, nie? Dawniej stała kobieta z wiaderkiem miała parę chryzantyn, a resztę ubierali ludzie choiną, nie? A teraz kwiaty wyparły choiny. Generalnie tradycja, że tak powiem, obumiera, tak? No, obumiera po prostu, a to zielone, świeże, ładne, pachnie. Jak już nam pan zwrócił uwagę na tę kompozycję, to pan sam robi, czy gdzieś... Tak, oczywiście sam robię. To wewnętrzna sprawa moja ogródkowa, także ja z tego ogródka mam te różyczki i tak dalej i robię to. A skąd, że tak powiem, inspiracja do takich? Ach, to jest wrodzona. Mama właśnie w kwiaciarni pracowała, no i dlatego. Ale one są wszystkie takie same, czy stara się pan jakoś urozmaicać? No, urozmaicamy, tak. Chodzi o różne wzornictwo. Tu jest co innego, tu może być co innego i tak dalej, no. A kwiatuszki mam takie żywe, to są naturalne kwiatki, które w ogródku rosną. Także, o proszę bardzo. Tak. No i to by było na tyle. Orzeszki też w ogródku. Pigwa też pańska? Tak, tak, oczywiście. Też z ogródka? Też, tak. Pigwa to nie jest takie bardzo popularny owoc. Co można z tego zrobić na przykład? Tak, można robić nalewki do herbatki, suszyć po prostu. Suszyć na kanapie, obojętnie jak, czy na kuchni. I trzy plasterki kroimy, tak? I dajemy to do herbaty. Zalewamy gorącą wodą, tak jak herbatkę na zimowe wieczory. Bardzo to jest wysoko witaminizowane i zdrowe, no po prostu. Te takie gałązki, proszę panią, 3 złote. Jedna? Sztuka. Oczywiście, tak. Bo ja placowe, widzi pan, o, placowe już płacone, także nie powinni tu nawet brać tego placowego. Ile teraz placowe wynosi? No, to tu jest widoczne na tym. 10,60 za cały dzień. Tak, no my cały dzień tu nie stoimy. No. Do godziny pół do 12 i spadamy. Mogę się tak trochę wścibsko zapytać, na ile się to, że tak powiem, spłaca panu z spadem? Spłaca się? Jakby policzył godziny tu stania po prostu i to wszystko, i te zabiegi,
przygotowanie tego i tak dalej, to nie kalkulacji żadnej nie ma. Czyli nie ma, po prostu tylko ja lubię ludzi, żeby porozmawiać z kimś i tak dalej. Znaczy tak, bo w domu z żoną nieraz, no cały czas nie można siedzieć, tylko troszkę się odprężyć, innym językiem rozmawiamy i tak dalej. No. Czyli takie hobby trochę pana? No raczej tak, no raczej tak. No. A przy okazji coś tam wpadnie? A przy okazji na wieczorowego zarobimy te parę groszy, no. Kasztany jadalne, to nie jest rzecz, którą by się w każdym sklepie kupiło? Nie, to jest u nas w Polsce, rośnie. To pani jakoś u siebie hoduje, czy sprowadza? Tak, to znaczy to rośnie na drzewie, to tak wygląda jak kasztan. Spada, gotuje się i wybiera się i... A co można z tego zrobić do jedzenia? Co zrobić? Można je upiec, również zupę zrobić z tego. Co więcej, mączkę. Więcej nic. No nie wiem, może jeszcze coś tam. W smaku, czy co to może przypominać? W smaku jako słodki ziemniak. Ja je gotuję 10 minut. Po 10 minutach wyciągam, przecinam i wstawiam na 180 stopni do piekarnika. W piekarniku rozchyli się, wtedy je, no wyciągam, prawda? Można z miodem jeść, na przykład posolić z masełkiem, a jak ugotowane jeszcze, to nabijam wykałaczkę i daję do miodu albo do rozpuszczonej czekolady i jem. I tak deserowo? Na deser. A jak popularność u klientów? Duża. Duża. Którzy byli za granicą i próbowali, więc tu kupują. Bo tak, to nie. Generalnie nie osoby, które by chciały spróbować, tylko raczej stali klienci. Tak, oczywiście. A bardzo dużo sprzedałam do Niemiec. Do Austrii. Przede wszystkim. Czyli rozumiem, że to tutaj na targu to tak tylko dodatkowo już? No, dużo sprzedaję, dużo. No, dodatkowo też. Raczej w kilogramach, w dziesiątkach kilogramów? No w kilogramach. To jest kilogram. Kilogram, pół, dwa, trzy kilogramy. No fajnie. Kończymy już nasze zakupy z kamerą i mikrofonem w dłoni. Z targowiska miejskiego przy ulicy Lipowej nie odchodzę jednak z pustymi rękami. Mam ze sobą pokaźny zapas kasztanów jadalnych. Spróbujemy coś z nich przyrządzić. Wynikami tych eksperymentów kulinarnych podzielimy się na naszym Facebooku. A ja już się z Państwem żegnam dzisiaj. Zapraszam na kolejny program już za tydzień. A w międzyczasie tradycyjnie odsyłam do naszego adresu mailowego, na który można przysyłać propozycje tematów kolejnych odcinków. Dziękuję i do zobaczenia.